Cześć, witajcie w wakacyjnej serii odcinków DIY. Jeśli macie pomysł na kolejny odcinek DIY jakiegoś kosmetyku, to piszcie na dole swoje propozycje w komentarzach. Dziś pokażę Wam, jak zrobić smakowity i pachnący balsam do ciała Snickers. Jest to fajny przepis, bardzo prosty. Pokażę Wam kilka patentów, jak uzyskać konsystencję balsamu z bardzo prostych składników. Do tego będziemy używać trzepaczki lub miksera, ja nie miałam miksera, słoiczka plastikowego, ja go mam z odzysku, z mojego peelingu, oraz miseczki, koniecznie szklanej, bo w tym będziemy sobie podgrzewać nasz balsam. Nasz balsam będziemy tworzyć oczywiście z samych naturalnych składników. Ja wszystkie surowce zamówiłam w sklepie BioGo, jest to bardzo fajny sklep z dużym wyborem i tutaj będziemy używać takich kawałków masła kakaowego. Jako że nasz balsam będzie o smaku Snickersa, to musimy dodać jakiś akcent, olej kokosowy ekologiczny, macie tam na stronie BioGo różne pojemności, ja taki wybrałam dosyć średniej pojemności, tutaj olejek arganowy fajnie, bo jest z atomizerem, łatwo się tego używa i tutaj olejek ze słodkich migdałów, wszystko jest słodkie, ponieważ mój balsam jest słodki, no i oczywiście masło shea. I teraz słuchajcie, męczyłam się 100 lat z tym, bo nie pomyślałam, żeby wcześniej wyjąć z lodówki masło, olej kokosowy. No i tutaj musiałam sobie go rozdrobnić nożem. Tutaj rada, zanim zrobicie swój balsam, wcześniej wyjmijcie olej kokosowy, żeby Wam się trochę roztopił. No i ja używam 3 łyżki oleju kokosowego, to zależy jaką pojemność balsamu chcecie uzyskać. Ja mam niedużą, więc to w zupełności wystarczy. Teraz jedna duża łyżka masła shea. Masło shea przede wszystkim sprawi, że ten balsam będzie nawilżający, będzie regenerował skórę, a o to przecież nam w tym wszystkim chodzi. Ma super konsystencję i słuchajcie, powiem Wam szczerze, że jak nagrywałam ten film, to w domu było prawie 30 stopni i te składniki same mi się topiły w tej misce, także masakra, musiałam szybko działać. No i kilka pompek olejku ze słodkich migdałów, który sprawi, że nasza skóra będzie aksamitna, zregenerowana i pozbędziecie się suchych skórek. No i kilka kropel jeszcze mojego olejku arganowego. Ja uwielbiam olej arganowy zarówno do włosów, jak i do ciała. No i tak wyglądają wszystkie składniki. Właśnie to jest bogactwo naszego balsamu. Zobaczcie, wszystkie naturalne składniki dodaliśmy. No i teraz słuchajcie, będziemy sobie te wszystkie składniki topić. Ja zdecydowałam się, że roztopię to w garnuszku. Dosłownie na małym ogniu, ja tutaj na płycie indukcyjnej dosłownie na czwórce to roztapiałam. Nie możemy przede wszystkim zagotować składników, żeby nie utraciły wartości odżywczych, także tylko delikatnie podgrzewamy do roztopienia tych naszych grudek. No i musimy uzyskać taką konsystencję. No i teraz największa zabawa, bo jak z tej cieczy sprawić, żeby nasz balsam był, no wiadomo, biały i konsystencji kremowej. A właśnie tak, że musimy wystudzić tą naszą ciecz, te olejki. No i musimy te cały czas mieszać i obserwować, aż ten balsam zacznie tężeć. O, właśnie tak. Tak ma to wyglądać. Kiedy on zacznie tężeć, robicie taka biała otoczka wokoło niego. Musimy cały czas mieszać. Najlepiej użyjcie do tego celu miksera. Ja zobaczcie, tutaj sobie to robię trzepaczką. No i zobaczcie, ten balsam nam pomału gęstnieje. Musimy to robić bardzo szybko, aż w końcu zrobi się z niego wręcz taka pianka, taki krem. No i to jest cały trik, po prostu mieszać tą ciecz, ten olejek. No i oczywiście ja teraz sobie będę, no nie byłabym sobą, gdybym nie dodała czegoś smakowitego. I tutaj kakao, możecie ciemną czekoladę, ale słuchajcie, w bardzo małej ilości, żeby ten balsam po prostu się nam nie kleił na ciele. Taka ilość, słuchajcie, ja to przetestowałam, w zupełności wystarczy, nic się nie klei, także spokojnie możecie się smarować, ten balsam tak pięknie pachnie. No i ja tutaj sobie trochę pokombinowałam i zrobiłam taki warstwowy balsam, na dół dałam tą czekoladową część, do góry dodałam zwykłą białą, tą część, której nie zabarwiałam, no i znowu na górę czekoladową część, no i słuchajcie, powstał mi pachnący czekoladowy balsam, który mam tylko ja, bo ja sobie go zrobiłam. Wygląda świetnie, pięknie pachnie i świetnie nawilża skórę. Dajcie mi znać oczywiście, czy spróbujecie, czy Wam się podoba w ogóle seria wakacyjnych odcinków DIY, czy częściej mam coś takiego nagrywać, wrzucać. No i oczywiście łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i piszcie, czy spróbowałyście zrobić ten balsam i jak Wam wyszło. Trzymajcie się ciepło, do następnych odcinków DIY i nie tylko, pa pa!